Siemanko, jestem Wertes, witam was w kolejnym odcinku z Hardcora. Tak, obiecywałem, że będzie szybko odcinek i jest bardzo szybko odcinek. Okej. Jak widzicie, trochę się w tym domku zmieniło. Ustawienie już nie jest nasrane wszystkim wszędzie i tak dalej, tylko to jest taki bardziej designowy wygląd, taki no troszkę inny. Tak, to pokażę wam jak się jak w skrzyniach teraz, jaki ład jest. Tutaj tak, patrzcie, tak, tutaj skrzyneczka taka ukryta. Z kubelkiem, diertem, sandem, piaskiem, tak? Tutaj na diaksy i taki inna rozkmina, wiecie. Fajnie zrobione, żeby było widać, że niby o bogactwo, bo jakby to było, wiecie, w jednym diamencie, wszystko tak w jednym stacku, to tak bieda, to patrzcie jak to się prezentuje fajnie z diamentami. I ostatnia skrzynka jest z jedzeniem. Tak się prezentuje, to zabiorę, bo będzie mi potrzebne do odcinka. I powiem od razu, że cały pomysł na tą przeróbkę i na przeróbki, które wam zaraz pokażę, właśnie zaproponowała Ula, powiedziała co i jak w jej stylu i tak się zrobiło na tym sejwie. Tak, może ja się prześpię, żeby nocy nie było. No dawaj. I jest dzionek, nikt mnie nie zabije. I pokażę wam jak to teraz wygląda na zewnątrz. Zamknijmy. Takie te płotki, mureczki, nie wiem jak to nazwać, murek. Tutaj właśnie na książki, bo mówiłem, że enchantu potrzebuję i tak dalej, to mi się już tutaj robi, wytwarza, fajnie. Tutaj portal widzieliście. Tutaj jest mostek, żeby skok wiary oddawać do wody. Bo już prawie się zabiłem pomiędzy odcinkami, ale nic nie mówię. Tutaj jest zejście i wejście, jakby ktoś chciał inne, znaczy jak ja bym chciał. Jest crafting. Oj, tutaj są brodawki, które właśnie zabrałem z Nethera. Właśnie urosły nawet, zdążyły. To jest kwiatuszek. To jest drugi kwiatuszek. Obok siedzi, Ula się cieszy. Tutaj są drzewka, takie do ścinania. Pec, nawet brzuska. Brzuska, tak, brzuska. Urosnąć, zdążyły urosnąć. Tutaj jest farma. Tak, przyda się jedzonko. Bo tak jak zabijałem randomową zwierzynę, to było źle. Tutaj jest mini kurka z jajka. Będę musiał tu zwierzęta doprowadzić. A tutaj rosną kaktusy. Nikt nie wie po co, ale rosną. Rosną. Nie wiem. No, muszą być kaktusy. Jak to tak? No i ten kaktusik się tak przytula do tych liści. Brzuski. Jest do niej bardzo przywiązany. No i w sumie z tuningu obok domu to by było na tyle. Tak. Tam nadal latają te. Swoją drogą tam gdzieś slime sobie w wodzie się kąpał. Nie wiem, po prostu miał takie marzenie życiowe, żeby pójść się wykąpać z tej jaskini. I dobra. Nie przedłużając. Weź jeszcze zboże. Tak, bo wyrosło już. Dobra, no ale chciałem najpierw powiedzieć. Chciałem powiedzieć właśnie, że nie przedłużając, że biorę zboże, znaczy, które już wcześniej wziąłem, jak już widzieliście, i trzeba mi tutaj sprowadzić krowy w to miejsce. Do tej kury, bo ta kura czuje się samotnie, potrzebuje rodziców. Dlatego pójdziemy po krowy. Dla kury. Dobrze, pamiętamy. Ja pamiętam, że tam sobie zaznaczałem zwierzaki, bo tam były krowy, ale ostatnio wracając, z jaskini do miejsca, żeby poprzednio odcinek nagrać, trochę tych krów zabiłem, bo nie miałem jedzenia, była noc, atakowali mnie. Nieważne. Chodźmy po zwierzynę. Mam nadzieję, że mi się uda ją jakoś doprowadzić pod tą górę. To będzie hardcore, naprawdę. Tak jakby coś. O nie, to będzie chyba najbardziej hardkorowe. Nie mam marchewek. Najbardziej hardkorowe. Nie wiem jak to nawet nazwać. Hardkorowa przeprowadzka. Straciłem słowa. O, w dupę, nigdy aż tyle nie ciągnąłem żadnej krowy do siebie. Wow, what the fuck? Nie ma nic na pewno. O nie, ten odcinek naprawdę będzie na rage'u. Och, shit, żadnej krowy w pobliżu. Why? To jest węgiel. No nie wiem jak te krowy zajdą. Nie wiem, naprawdę. Nie wiem jak one przejdą. To jest zadanie na dziś. Ale może je pod górą. Ten. A żeby tak koło góry chodzić? W sumie to jest sens, tak koło wody, by popływały sobie trochę.
Cześć owca. Ale jedna to się nie tak. Stay here. A tak, jak uciekałem, to creeper jakiś wybuch. Myślałem, że dalej leż? Myślałem, że to już dawno zniknęło, ale po prostu ciąg musiał się rozładować. O, jest, jest krówsko. Och! Mararara. Tam chyba wchodziłem po raz pierwszy do jaskini. Dobra, pani krowo i pani krowo numer 2. Panie krowę, potrzebuję was stąd przeprowadzić. Mam nadzieję, że wam się spodoba moja opcja. I że będziecie współpracowały. Południe. Chodź, krówko. Idziemy w przygodę życia. Hej, krówko, idziemy do domu. Kurde, coś mnie blokuje. Krówko, chodź. Chodź, krówko. Masz gdzieś tą drugą. Tak, widzę ją. Kątem brzoskwini ją widzę. Chodź, chodź. Co tam jest za mną? Jakiś gender piasek. Chodźcie, chodź. Idziemy. Chodźcie, krówki. Jesteście fajne. Dobra, to co, iść tam w górę, czy tak bokiem? Znaczy, ja myślałam, że w ogóle zamiast tam doprowadzać do kurczaka, to może gdzieś przy tym spływie... Na dole? Tak, je tam zostawić i opłotkować. One mnie olały! O, chodźcie. Chodźcie. Ale póki co może przyjdziemy tak koło wody. Będzie fajnie. Kurczę, przydałyby się dwie kamery takie. Tak, jedna z przodu, druga z tyłu. Tak się ma. A nie możesz tego F5, gdzie jesteś przodem? A nie, tyłem? Właśnie trochę niezbyt, bo nie widzę, co mam przed sobą tak trochę. Nie wiem, czy krowy będą współpracowały. Ale ten, tak, co? Że będziesz swój tył widział. Tylko? No. O! A, widzisz. To też jest wyjście dobre. Nie pomyślałem o tym. Dziękuję. Chodźcie, krowy. Co ty byś beze mnie zrobił? Siku. No, dałbyś radę? No. Krowy na miejsce. Chodźcie. Krowy, nie obijamy się. Jedzenie, będziecie się rżnąć. Chodźcie. O, żeś ty w cholerę! Tam mamy całe zgromadzenie krów. Chodźcie na zebranie. Wiesz, trzcinę. Właśnie, przyda się. Come to papa. Chodźcie. Chodźcie do koleżanek. Będziemy robili orgię, jeżeli wam się uda. Spodoba wam się ta opcja. Przynajmniej przez najbliższy czas, dopóki was nie zabiję. Cześć, krowy. Hej, krówki! Żarło, chodźcie do żarła. Tam też widzę cycka wielkiego, czyli tam jest krów. Nie, myślę, że taka ekipa starczy. Może z lewej strony podprowadzić. No, chodźcie. Chodźcie, krówska. O, przy okazji, jedna jeszcze się ogarnie. No! Nie! Nie, kurpety, nie róbcie mi tego. Chodźcie. No i teraz już... Shit, chodźcie. Chodźcie, krówki! Krówki wszystkie, kochamy krówki, chodźcie. Ej, nie tańcz. No, krówki, chodźcie. Zrobiłem wam wyjście. Ej, ty głupia krowa, jesteś najgłupsza z ekipy, ale najgłupsza też musi przetrwać, żeby... Wasza rasa przetrwała. No, dobra, nieważne. A fakaj się, utop się tam. Idą tylko mądre krówki. Krówki, idziemy. Chodźcie, krówki. Czerwone grzyby, kurzy. Mówisz? Brązowy masz. Będzie zupka. Brązowych jest najwięcej tutaj. Chodźcie, krowy. Nie ma opierdzielania się, noc idzie. Winter is coming. Co? Nic. Patrzę, jak prowadzisz krówki. Chodźcie, krowy. Krowy. Jeżeli jeszcze się nie znudziliście i dotrwaliście do tego momentu filmu, napiszcie... Co mogę napisać? Krowy. Napiszcie, ale krowy. Napiszcie, ale krowy z kapslokiem. Ale krówsko. Ale musi być z kapslokiem. Bo ludzie, którzy nie oglądają do końca, to później się dziwią. Co wy, słownika nie macie, że z krówska gadacie? Ona umie pływać? Tak. Krowska, płyniemy. Chodźcie. Popatrz, tam się jeszcze jedna zainteresowała. No, ale ona tańczy. Tańcz tam dalej. Chodźcie, krowy.
To jest Mission Impossible. Ona tam Komando tęczy, bo tam są liany, a ona chce iść do ciebie, patrz. Tak? Krówko, chodź, kochamy cię, chodź. A ta jedna zrezygnowała. Ej, krowo, jestem ci tutaj ciągle. To, że jestem w wodzie, nie znaczy, że mnie nie czujesz. Znaczy, nie czujesz bluesa. Chodź. O, chodź, krowo, chodź, chodź, chodź. Tak, wszystkie zainteresowane będą nagrodzone. Ta jedna cię olała. O, tylko jedna, już patrzę, dwie mnie olewają. Chodźcie, krowy! Chodźcie, przynajmniej dwie muszą dotrwać. O, 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 wszystkie z powrotem mamy w ekipie. O, tu jest nawet pochodnia. Czyli tu byłem. Tak. Ta jedna się topi, chyba ona chciała jeść, ale była zbyt głupia na to. Tam widzę, tam jest domek. Chodźcie, krowy, płyniemy. Chodźcie, krówki. Dwie muszą przetrwać, żeby wasz gatunek nie wymarł. Oho, jedna zrezygnowała. Pani gruba! Dobra, wrócimy do niej. Jutro. Musisz sobie zrobić zegarek. Mhm. Chodźcie, krowy. Wszystkie zostaną nagrodzone. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, krowy, nie ma opierdzielania się. Tam jest kanion. Ale ładnie. No. Tylko mało diaksów tam było. Chodźcie, krowy, jeszcze kawałek. Dotrwacie. Komando krowy, dawajcie. Jeszcze trochę, jeszcze muszę. Jeszcze, jeszcze. Już zachodzi słońce. Zachodzi słońce, dawajcie turbo krowy, ja mam tylko dwa te. Nie to, ja to chcę zjeść. Oj, o, what the fuck, zwaliłem krowy, chodźcie. Ej, krówko. Krówko, nie bądź taka głupia. Chodź, o, dobra krówka, chodź, patrzcie. To zainteresowanie. Ta walka o przetrwanie, o jedzenie. Tamte już rezygnują powoli. Chodźcie, krowy. Chodźcie, chodź. Dobra, dwie muszą przetrwać. Spoko, przynajmniej się nie utopią. Chodźcie, krowy, już jesteście prawie na brzegu. Chodźcie, noc się robi. Krowo, nie rezygnuj, jesteś moją szansą na przetrwanie. Krowo, nie dam ci teraz jeść, bo mnie olejesz. Chodź, krowo. No, krówko. No, proponuję ci się gdzieś zabudować i to tak bez kitos. Z nimi. Ej, bez kitu, jakby mi creeper przyszedł i wybuchł, to bym go zabił. Ej, co ty, krowo, dubstepujesz? Dubstep krowa. Kolejny komentarz, dubstep krowa, piszcie dubstep krowa. Nie, tam jest ciemno. No, to może tutaj, jak gdzieś zadirtuj. Póki co? Zadirtować mówisz? No. Krowy? Nein! Nein! You stupid fog! Idź tam, idź do dziurki. A jeszcze tutaj, bo jeszcze mogą wyjść. Nie, krowo! Nie! Krowo! Nie rób mi tego! Nie, dobrze, dobrze, nie, nie skacz! Dobrze. Dobra, idź do wpływu szybko. Idź do wpływu, a, dobrze. On mi trochę tu rozlał. Patrz, już tam komando jakieś. O, już mamy strażnika Teksasu. Weź postaw pochodnie. Właśnie po to ją wziąłem. Nie, panie Ferdziu, nie dzisiaj. O, shit! Jak on wpłynie na górę? Czychać, nie czychaj. Właśnie, bo... nie wiem, czy... Nein! Dirtuj, dirtuj! Nie, 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 dobrze, dobrze, dobrze. On zwątpił. Idź się przekimać. Już 14 minut nagrania. Wracamy do krówek. Och! A już myślałem, że ale monsters... Ale weź płatki, płatki zrób najpierw. To jest good idea, but first let me take a selfie. No w ostatnim możliwym. Masz jeden płotek i masz dużo patyczków. Myślisz, żeby jeszcze tam je dalej tutaj pode mnie podprowadzić, ta krówska? Tak. Patyczki? Tylko musisz tam dużo oświetlić. Patyczki i tak. Ama. Dobra, zrobię tak. Czekaj, patyczków narobić dużo? Tak. Czy tyle starczy mi? Nie no, nie wystarczy ci. No to będę miał zapas patyczków. O ile pamiętam, to się robiło tak, tak? Tak. Wszystkie? Tak. 25 starczy, czy nie?
Nie. Czy tyle zrobić? Tak, tyle. No. I teraz po boczkach patyczki, a w środku deseczki. Patyczki! Po baczkach? Tak, ale nie, tylko jeden, bo to furtka. A, myślałem, że coś innego myślisz. Deseczki? Tak. Cyk. O. Alright. Boże, co ty byś po co mnie zrobił? I pochodnie. O. Tak, tylko do pochodni potrzebuję... A nie wiem, czy nie masz pochodni. Dobra, sobie zrobię. Pochodnie nigdy za dużo. Nine! Jak to ładnie wygląda. O, przyda się. Przyda się ochraniacz na łeb. Ciep, ciep, krowy. A może najpierw zbudować je tak wprowadzić? Tutaj gdzieś na przykład to tak stosować. No. To nie jest głupi to nie będzie. A masz łopatę? What the fuck? Wojownik żółwia ninja. Cześć. O nie, z archerem w wodzie się bić. To jest najgorszy pomysł. Nie! Nie! Gień! Patelnio! O, dzięki. Właśnie, zapomniałem glowstone'ów z Netheru wziąć. No. A tak ja sobie. Miałam taki fajny pomysł. Ło! To pan palacz. Patrzcie, jaki piroman. Czy uda mu się dotrzeć? Jebski lofu. Skąd ty masz tyle życia? Kto cię płodził? Chuck Norris. Tego to Chuck Norris. Taki. To jest swag. To jest swag. Czekaj, szkielet. Swag szkielet. On ma swagowe bonsy. Szoko... Ej, no wiesz co? A pod wodą umiesz strzelać? Nie! Umie. Nie! To nie może być ta chwila, kiedy umrę! Nie! Aż mój królik dostał szajby i tam coś robi. Chodź tu. On nie wyjdzie. Widzę cię. Chociaż on ma to gdzieś, bo on i tak się nie pali. Jak się nie pali, bo ma zbroję? Tak. No nie, swag szkielet wygrywa hardcore. Słek szkielet. Nie, o co tu mi się przytrafiło? Okej, okay, wracając do gry, to pod tym zrobimy, tak? Tak. Gdzie moja łapa? Wow, ale jestem fajny. Dobra. Nie masz łopaty. Ale masz łuk na górze, wiesz o tym, że możesz go zdjąć z łuku. No wiem. Tylko czy on... Ej, cofaj. Oj, nine! Noit! Chyba nie! Musisz wejść normalnym Idę wejść. Klasycznym wejściem, bo to się nie godzi. To one wdzięczyhają na mnie. Cześć, świnko. Idziemy dalej. Kto by pomyślał? Nie, no, słek szkielet. Pogromcą Warteza. Królikie! Cały dzień spały. To jak kot dopiero teraz zacznie wariować. Tak. Ale cały dzień spały, zrobiły szweg. Szweg, niemiecki szweg. Szweg. Nasioneczka. Pa. Tak, wiem. Wiem coś. No, nie, nie spadło. Nie? Po co chciałem tego kwiatka, Lilię? Trzeba ją posadzić gdzieś tutaj. Patrz, jak pięknie się prezentuje. To trzeba było już tutaj przy domu. No co za ham mi przed gębą drzwi zamknął. Ja się nie godzę na te. Tu masz łuk, tu. Co, znowu go przypominałem, oczywiście dzisiaj łuk jestem i strzały. Ślepy. I coś jeszcze miałeś wziąć? Łopatę. Nigdy się nie nauczę rozkładu moich skrzynek. Masz resztki łopaty. Nie wystarczy. No nie chcę, żebyś zaraz znowu wracał. Gdzie moje patyki? Wszystkie zużyłeś na te. Dwie łopaty starczą? Tak. Tutaj. Masz bardzo dużo żelaza, zrób sobie żelazną. Zobacz, ile masz żelaza. Ale właśnie nigdy nie lubiłem robić tak marnować sobie rzeczy i później jak kończyłem z jakimś save'em, to byłem tyle tego na stronę, że aż mi żal był. No ale tu jak umrzesz... To wiesz, i tak kij w te itemy, więc czemu ich nie wykorzystać? No wiem. No. Ale się chrobię świnki? Nadciąga! The fuck! Ja tu taki, wiecie, kurczę, Arrow wlatuje, nie? Ja siema ten... A on mówi, ja mam ten człek.
Już go tu nie ma. On zrobił mi swag na odcinku i uciekł. Nie, ten Minecraft to mnie przewala. Będę miał dirt. Wiesz co, w sumie tyle chyba wystarczy, tylko ładnie wyrównaj tu, o, na dole. Halo. Że jeszcze niżej? No. No, do ściany jeszcze, nie? No, myślałem, żeby tak ładnie było. Patrz, śnieg w glinie. Ach. That's right. I żeby nie było hejtów, ja wiem, że Wertes mówił, że nie będzie miał ładnego domku na hardkorze, bo to nie ma sensu, ale tak samo z siebie wyszło, no. No, tak jakoś. Musiałem zabić zombiego, bo inaczej ale by nie było szłego. Ale jest przyjemniej. No i teraz... Patrz, mam 250 klatekami, a wygląda jakby kurde miał 20. O, już się poprawiło. Weź teraz te płotki. Raczej ten, no raczej już ich nie będę wbudowywał, no nie dookoła, tylko do ściany je dobuduję. Tak. Chyba tutaj, żeby mi przeskoczyły. No. I na jakąś tutaj, dotąd? No. Dotąd? Nie, no daj im jeszcze kawałek, jak mają. Kurczę, tu je chciałem do niewoli wsadzić. Obiecywałem takie rzeczy fajne. Obiecywał, nic nie zrobił. Ale one teraz ci nie przejdą. No fakt. Jest późno, wybaczcie tak, to. Jest, widzicie, jest światło zapalone. Jak jest światło zapalone, to znaczy, że jest faktycznie późno. Że jest 21:41. Tak. A ja ostatnio chodzę spać wcześniej i rano wstaję. Hej! Tak, tak od roku. Dobra. Kto rano wstaje? Temu pan Bóg daje. Riposta dyna, nie? Chodźcie, śpię, hajsy. Fu, co? Krowy. Chodźcie, krowy. Wiem, że wyglądam inaczej niż ostatnio, bo mam szczały w dupie, ale chodźcie. Zaufajcie mi, to ciągle ja. Chodźcie, krowy. Chodźcie, krowy. Chodźcie. To jest wasze nowe, przytulne miejsce, gdzie możecie nasrać do gravelu, opalać dupkę na stołnie. Ej, ty! Ona się na mnie poznała, nie! Ej, sorry. Ja ci mówię, no nie będzie kokosów, jak obiecywałem, ale chodź! No, co byś chciał, żebym popychał krowę na ciebie? Jedziesz, kurowo, ja wiedziałem, że tak to się skończy. Chodź ty, krowo, chodźcie. Najpierw wam... je zamknij, dopiero później. That's right. Cel odcinka osiągnięty. W minimalnym stopniu. Macie wasza obiecana mała krówka. Moja kosłodka. Cześć! The achievement! Witaj! Byłaś celem tego odcinka! Tak, tak. Ale krówka. Jeszcze ją oświetlę. Właśnie, bo przyjdzie zły George i wam buchnie. Tak podejdzie. Chcecie buchać? I będzie. Jeszcze na płotkach oświetlę. Głupku! Boże, skwie jestem. Macie. Dzieckiem się zajmujcie, krowy, a nie kurczę. Co? Obiecałem, co obiecałem, skończyło się. Później po te inne pójdę. Dobrze. To ja wrócę do domu. Ale fajnie ten domek z dołu wygląda. Kurczę, ale teraz trudno się wlotuje. Nie wiem, czemu to się rozlało. Było dobrze. Tu drzewo stało, wiesz? A co się drzewem stało? Riko. Kabum. Ej, kabum, Riko. Brza. Ojej. Ja już mam 40 level prawie. Co to ma być? Dobrze. Cel odcinka osiągnięty. Ściągamy kapelusz, bo po pożegnaniu trzeba ściągnąć kapelusz. Tak, w tym przypadku hełm. Tam. Cel odcinka osiągnięty. Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Komentarzyk dodajcie do ulubionych. Udostępnijcie na fejsie. A my się z wami żegnamy. Także na razie i cześć. Hej, hej, hej. Do następnego.